mega. O mój Boże. Nie wierzę. To jest dziura w ziemi. Urodzona księżniczka. Duchy. Stary, ale to jest człowiek, ale dlaczego? Jezus Maria, co się dzieje? Mega creepy. Cozy strefa. A co, jakie straki dostaniemy? Kurde, radę znowu. Ciężko. Przepraszam. Nie umieraj, nie. Hej, joga wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj zapowiada się naprawdę bardzo fajny dzień, w zasadzie już wieczór, bo jest prawie 20. Przepakowujemy walizki, wygląda to katastrofalnie, ale będziemy jechać pociągiem z Bangkoku do Chiang Mai. 12 godzin, więc będzie dość długa podróż, nie wiem, pierwszy raz będę jechała aż tyle pociągiem, ale myślę, że będzie całkiem ciekawe, fajnie, że mamy nocny, więc będziemy mogli sobie kimać, ale mam nadzieję, że jednak zrobimy tam dla was z Julką jakiś dobry content. Też coś czuję, że Julka dni. Ja w tej chwili jestam przerażona, jak ja to widzę po prostu. Zobacz, jestem przerażona. Pamiętajcie? Nie słuchajcie się ludzi z internetu i nie bierzcie plecaków na wyjazd. Nie bierzcie. Stara, ale do walizki też byś nie wsadziła tych rzeczy. No dobra, ale bym miała rejestrowany, bym miała 30 kg, ile chcę. No, ja nie zapisz tego. Serio, weź to przełóż do plecaka. Co? To ja muszę połowę tą torebkę, stara, do plecaka dawaj. Ja, nie ma opcji. Będę musiała tutaj kupić walizkę, bo jak widać już jest ciężka, ale dopiero czwarty dzień wyjazdu. A najlepsze jest to, że ja prawie nic nie kupiłam, tylko po prostu jakoś łatwiej było się spakować w jedną stronę. Nic nie kupiłam, tymczasem sprzęty elektroniczne. Nie no, no obiektyw jest tutaj, mega wiem, pecha, ale jak chcecie zobaczyć, co się wydarzyło, to zapraszam na wcześniejszy odcinek, bo to po prostu, co się dzieje tutaj przez te 4 dni, to nigdy nie miałam takiego pecha na wyjeździe. Ja myślę, że Buddha rzuciła mnie jakąś krątkę albo coś. Nie, nie musicie subskrybować, żeby widzieć przygody Pauli dalej, bo jak na czwarty dzień jest grubo, co będzie za... Jeszcze grubiej. Nie mów tak, ja nie chcę już nic zepsuć, żebyś środkowa tableta i telefon, to już chcę, żeby było całe. Dobra, stara, dawaj to do wora. When I'm with you, I'm holier than Jesus. Religious freedom, paid leave to get on my knees and pray to you if you're cool. Dobra, teraz już musisz mi pomóc, na rapid. Dobra. Super. Mega. Tak, na co się kończy nie zabieranie walizki na wyjazd. Musimy znaleźć wagę. Nawet nie wiem, czy chcę to wiedzieć. Ja ustawiam, że moja waży jest 22. No, Julka wygląda potężnie. Dosłownie! Czekaj. Potężnie, ale jest pan... ten plecak. Dobrze! I co? No, oczywiście, że mój jest cięższy. Ale nie 22 kilo. No ja myślę, że mój może mieć z 15-17. Julki to... może mieć z 20 w sumie. Nie, ja mówię 10. Mega stypiasz, widać, że nie YouTube, on nie nakręca pod YouTube. No. 40 kilo! Pustynia! 50 stopni! Nie 1000 ma wody, schodów! Nie brak ma wody! Nie ma jedzenia! Te futraki to tylko atrapa! Szybkie zakupy przed naszą wielką podróżą. Ja bym wzięła kawę sobie. Nie, ja melę będę rozkręcać. No to pizza. To, żeby nie będziecie chcieli ze mną, to będę sama, no. Ja mam teraz dobry mood. Muszę się dobrze nastawić. Jak się dobrze nastawicie, to życie będzie łatwiejsze. Wow! Tak. I szukamy teraz piwska dla starego i czegoś dla nas. Kupić żelka czy jakiegoś czegoś rybnego. Mega uwielbiam rybę. Ja lubię rybę w każdej postaci, szczerze, więc ja mogę kupić. Mami. Ja Paulinkę wyciągałam już mógł, teraz ściągnę pioszka z oczka. Serio miałam? Nie lubisz ryby? Jezu! Liczy było dobre, winogrono było dobre. Jeszcze z witaminą. Mamy takie fitnessiary, słuchajcie, mieliśmy siłownię w hotelu. Nie, byłyśmy! Byłyśmy! Nawet dwa razy! No, tak! Mega było! Te zakwasy super. Czuję do tak, tak, ja to samo. Grywałaś to. Paulina, spróbuj to. Dlaczego mnie namawiasz? To ty weź. Ja się boję tego, co jak jakieś straki dostaniemy. Kurde, radzę znowu. Powtórka z tego brzucha różniłam. Biorę to liczy, bo to było bezpieczne. To jadłeś, nic no, się nie stało. Jesteśmy już w naszym docelowym miejscu. Generalnie jeden taki bilet do pociągu kosztował 110 zł i nie jest to taki zwykły pociąg, bo nie jest to pociąg ze zwykłymi siedzonkami, a z łóżkami. To może dodać mi troszeczkę takiej oryginalności. Wszystko rozumiemy, oczywiście. W ogóle trochę przerąbane, bo mamy oddzielnie miejsca, w sensie nie siedzimy obok siebie. Ogólnie to nie musieliśmy jechać pociągiem, bo równie dobrze mogliśmy sobie kupić lot i by nas wyniosło cenowo tyle samo. Wyślecieli 2 godziny, by było znacznie bezpieczniej i nas nie okradł raczej. Ale no co, my stwierdziliśmy, że chcemy troszeczkę adrenaliny w życiu. To też jest potrzebne, to zawsze jakieś nowe doświadczenie. Miejmy nadzieję, że wszyscy wyjdą cali i zdrowi i z naszymi bagażami i że nikt nic nie zgubi i nikt nie zostanie okradziony. No i mam takiego pecha na tym wyjeździe, że mi się może zdarzyć wszystko, ale tfu, wypluć, odpukać, będzie dobrze. Bawimy się, jest super, widzowie, jest super. Like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall... On nie wygląda miło ten pociąg. Wygląda przerażająco jak więzienny.
bardzo ciekawie. Miał być taki pozytywny vlog. Nie, nie będę hejtować. W sensie jakby jest to spoko opcja, no bo faktycznie jest to łóżko, można sobie spać, tylko że moje łóżko na chwilę obecną wygląda tak. Tu są rzeczy, rzeczy. Mądra, ja przed całą podróżą naczytała się, że bardzo często kradną w takich pociągach i że trzeba bardzo uważać, więc teraz wszystkie swoje najważniejsze i najpotrzebniejsze rzeczy mam przy sobie. Jedyne co mam tam na dole w bułeczce, takie jakby to są tego ubrania, które mimo wszystko też są ważne, bo jak ktoś to ukradnie, to nie będę miała w czym chodzić. Będzie hardkorowa ta noc, coś czuję. Mogę wam pokazać moją farmę, bo mi się w ogóle trafiła przegródka z farmą. Przegródka? Pokoik. To jest Jeli, proszę bardzo. A tutaj mamy Tatenę. Jeszcze jakiegoś niedźwiedzia. Niedźwiedź? Nie. Co to w ogóle jest? Przepraszam bardzo, to miały być gniazdka. Aha, czy to jest lampka, która nie działa? To jest takie coś, właśnie jakiś żygulec, mega dobre. Nie, przepraszam, że ja tak to hejtuję. Naprawdę na zdjęciach wyglądało inaczej. I nawet jak rezerwowaliśmy ten pociąg, te zdjęcia jakoś kompletnie inaczej go przedstawiały. Wiecie, co jest jeszcze minusem, jak już tak narzekamy sobie? To, że jest bardzo zimno. Zaraz się ubieram, jakąś bluzę i nawet jakieś dresiki, bo mam krótkie spodenki i bluzkę na krótki rękaw, więc to nie jest na pewno ubiór na tą temperaturę, bo wszędzie są wiatraki. Ja nie wiem czy obok nie jest, ale być może jest. I ogólnie to wygląda tak, że jest taki cały korytarz, po jednej i po drugiej stronie macie łóżka i są łóżka na górze i na dole. I ja mam akurat na górze, co jest z jednej strony plusem, bo nie wali śmierdzącymi stopami. No naprawdę tutaj, o Jezu, jest strasznie jak się zejdzie. Ale z drugiej strony jest to minus, ponieważ nie ma okna i czuję się trochę jak w klitce, która się tak na boki chwieje, więc to jest dziwne strasznie uczucie. Ale wiecie, w każdym momencie możemy sobie zejść gdzieś tam do tego okna podejść, także jak już będzie mi błędnik wariował, to tak zrobimy. Koniec. Ja tutaj się muszę rozłożyć i poukładać rzeczy, bo na razie nie jestem w stanie się w niczym ogarnąć. Po prostu jestem głodna i chcę zjeść tosta. 7-Eleven. Jestem głodna, więc wszystko zjem. Rana szybko, zmiana outfitu. Czekaj mnie trochę. Mamy takie oto chiperki i takiego Red Bullka. Generalnie nie jestem jakąś wielką fanką energetyków, ale w tym momencie go potrzebuję, bo jestem ultra zmęczona. Chciałam sobie pomontować filmik, ale najpierw chiperki. Dobra, w sumie to są chyba fromaż. Chyba one są w Polsce, ale to jest strasznie dużo pikantnego, ja nie lubię pikantnego, więc nie będę ich testować, bo i tak już nie zjem. I Red Bullik mega zdrowo, mega fit. Jezus, ale by był przykład, jakby się wylało, bo ja jestem na górze, czyli pode mną ktoś jest i by na kogoś... Jezus, nie bierzmy pod uwagę w ogóle takiej sytuacji. Ciekawe, co by się wtedy stało w sumie. Zdrówko, o, z moim ułamanym paznokciem. Kto wie, ten wie ostatni vlog. To jest ogólnie winogrono i jabłko. W sumie tak smakuje. W sumie to ten energetyk zadziałał troszeczkę w przeciwny sposób i... Update. Zdrzemnęłam się na chwilę, ale dosłownie spałam jakieś, nie wiem, pół godziny. Jeszcze przed tym gadałam z Patrykiem, z moją mamą. Opowiadałam im wszystko, co się działo przez ostatnie dni, bo nie miałam nawet za bardzo czasu do nich zadzwonić. Przez to, że po prostu cały czas coś robiliśmy. Update godzinowy. Wsiadaliśmy do pociągu o 21:20, a obecnie mamy północ 18. Ja myślę, że zabiorę się za montaż filmu, jeszcze bym coś przekąsiła. I zobaczymy, jak wygląda sytuacja na korytarzu, bo jestem ciekawa. Chyba wszyscy śpią, co? Tak mi się wydaje, a po drugiej stronie co jest? Albo ja w sumie nie wiem, wy widzicie, ja nie widzę. Jest przypał, bo nie ma żadnych gniazdek, a mi się przydało gniazdko, żeby podłączyć laptopa. Wiecie, co w ogóle się skapnęłam? Dlaczego tu jest tak zimno? Bo siedzę przy samej klimatyzacji. To urządzenie. I z tego tak wieje, że ja chyba zaraz sobie zakryję to jakimś kocem, bo naprawdę jest tak zimno. Dobra, moi drodzy, jedziemy na zwiady. Zobaczymy, co robi Julka. Czy żyje w ogóle? Siema! Siema, maleczko, ziomeczko, zapraszam do mojej. Idę do ciebie na chwilę. Wow, ale masz widok, ładny. O tsunami w Tajlandii. Oglądałaś film Niemożliwe? Tak, przerażająco. A wiesz, że to było właśnie w Tajlandii? Mega creepy. Woli mam do... Nigdy więcej. A spałaś coś? No wiesz, teraz cały czas. Wiesz, jak ja mam zimno, ja jestem pod całą klimatyzacją. I ja już mam katar. A to nie jest w ogóle z naszej... Tu masz cieplutko, tu masz super w ogóle. A u ciebie już nie śmierdzi stopami. No już się przyzwyczaiłam. Ale nie, bo ja bym poczuła, ale nie śmierdzi. Chyba, że u mnie też śmierdzi. Też jest taka opcja. Po prostu obie się przyzwyczaiłyśmy do tego zapytania. Było coś widać w ogóle, czy cały czas taki obraz? Nie, bo jedziemy przez jakieś pola. A szybki komentarz dla widza, co sądzisz? Bardzo dramatyzujemy? No na pewno bardzo. No bo to content, tak? Nie wiemy, gdzie jedziemy, pociąg zmienił tras. Nie, żartuję, bo nie chcę dramatyzować, bo boję się, że to wymanifestujemy. To ogólnie nie jest jakoś masakrycznie, tylko po prostu my się spodziewaliśmy czegoś lepszego, bo na filmach było wszędzie lepiej pokazane tak. To. Mieliśmy do wyboru samolot godzinny albo busa, który wyglądał po prostu jakby ci masaż robił, gdy jedziesz. A stwierdziliśmy, nie, ten bus wygląda jakoś skromnie, bo mieliśmy jechać trochę innym pociągiem, ale jak teraz próbowałam znaleźć ten pociąg, to on jakby nie istnieje. Jak kupowaliśmy bilety, to na zdjęciach normalnie był ten czerwony, a nie ten zielony, więc nie wiem, o co chodzi. A może we zły pociąg wsiedliśmy? Obudzimy się na Bali. Nie na
narzeka. Stópki. Komuś spadł plecak. Zatorował drogę. W poszukiwaniu toalety. Tu jest niby łazienka. Można sobie szybko się podmyć. A co Michał mówił? Dziewczyny w pociągu będziecie mieć prysznic. Tak. A zobaczmy, jak wygląda toaleta. Miała być duża i zdjęcia pokazywały, że była taka sporawa. Nie robi, nie było. O mój Boże. Nie, nie wierzę. Nie wierzę, że to jest dziura w ziemi. Urodzona księżniczka, maniery w sobie ma. Jeżeli byśmy były nastawione na takie warunki, to spoko. Ale my nie byłyśmy na to nastawione. Jest ta krata wymowna. A ja ten prysznic jest, jest. Dziura, ale jest, to jest jeszcze jeden. Nie? Tutaj na przykład jest jakiś lepszy. O, jest kibel, jak cudownie. Ale też z kratą w oknie. Ale zobacz, jak nie będziemy mogły nabrać wschodu słońca u ciebie, to przejdziemy do kibla. Dobrze, że już nikt nie ma sraki, bo tutaj to by było hardkorowo. Ciężko. Staram, potrzymaj mi torbę, a ja idę. Powodzenia ci życzę. Dziękuję. Dobra, Paola poszła się ku, w końcu mam okazję przystawać innego obiekty. No, no to co? No super, mega fajny klimat. Dasz mi chusteczkę do makijażu, bo wiesz, trzeba sobie zrobić najpierw pintu. No nie ma co. Ja bym jeszcze sprawdziła, co robi Michael. Do przodu 11. To jest 7, szczęśliwa 7. A tu prochowa 11. To jest on? Czy to nie jest on? Nie wiem. Kto? Dobra, nie wiem. No to jest on. Michael! A nie, tam jakiś człowiek stał. Dobra, idziemy robić pielęgnację. Pora na night routine. Co to by była za podróż bez night routine, także koniecznie trzeba. Duchy. Stary, ale tam jest człowiek, ale dlaczego? A dlaczego on leży na kocach, na których normalnie ludzie śpią? Dobra, nieważne, nieważne. Po prostu przejdźmy do pielęgnacji. Stara, bo trzy drzwi otworzyły. Jezus Maria, co się dzieje? Ej, a co jak to się odetnie? No bo często tak jest, że się pociągi odpinają. Nie zrobimy night routine. Dobra, nie idę tam, ale tam jest strasznie ciepło. Sorry, poniosą mnie. Nie? Dziękuję, dziękuję. Zmycie makijażu? Nie, to jest podstawa. To jest podstawa, podstaw. Świeżość, super, pryszcze na wierzchu, to się nazywa życie. Zmyłam makijaż, umyłam pianką i zaraz lecimy z pielęgnacją. Muszę się trochę odświeżyć. Moi drodzy, godzina 1:43, a my robimy skipkę. Mamy takie płateczki na noc. Utopia, teraz sobie mogę chillować, chcę sobie zgrać pliki, ale jeszcze przed tym mogę wam pokazać, jak tutaj sobie mniej więcej poukładałam te rzeczy, bo musiałam tutaj zrobić ramanet, bo nawet nie miałam miejsca, żeby usiąść. Jeszcze paszki sobie wsikniemy. Dobra, jest git. Tak wygląda moja cozy strefa. Wow. Sorry. Tutaj montuje się filmik, w ogóle zobaczcie, jakie poświęcenie. On trwa 3 godziny 10 minut, ja muszę z tego zrobić jakieś 20 minut. Super. Dlaczego ja tak zawsze dużo gadam? Przez to, że za dużo gadam, mam potem więcej pracy. Tutaj mamy jeszcze nasze przekąski, całą torbę z jakimiś chipsami i tak dalej. Tu są moje klapki. Dziwnie mi było je położyć na dole, bo ciągle ktoś pode mną śpi, więc tak stwierdziłam, że dobra, niech sobie leżą tutaj. Tu z tyłu mamy czapkę, która też się nigdzie nie zmieściła. Tu mam ręcznik, bo akurat przed chwilą byłam w łazience. Tutaj mamy kosmetyczkę z kablami, kosmetyki. Pod spodem jest plecak też z jakimiś takimi pierdółkami. I tam jest właśnie paszport, jakieś takie portfele i tak dalej. Mam go tak troszkę w tyle, żeby jednak on był przy mnie cały czas. Bo jednak zgubić paszport w Tajlandii. To jest chyba największy koszmar, jaki mógłby się przytrafić. Tu, moi drodzy, stacja ładowania. Laptop się ładuje, telefon się ładuje. No pięknie, elegancko. Obudowa do laptopa, jakieś milion kabli i dokumencików i papierków. Też je trzymam blisko, bo też nie mogę tego zgubić. Kołdra akurat teraz się odkryłam, bo już się troszeczkę rozgrzałam, ale i tak tu jest zimno, więc cały czas trzymam ją blisko siebie. No i tutaj mam jeszcze płaszcz przeciwdeszczowy. Wiem, możecie mieć taką rozkminę, ale po co ci płaszcz przeciwdeszczowy? Bo naprawdę jest zimno. A zaraz jak będzie potrzeba, to nawet mogę ją założyć, bo ona jest taka, wiecie, że średnio oddycha, więc będzie mogła mi bardziej to ciepło zatrzymać. Przed chwilą byłam u Julki, było ciepło i się rozgrzałam. Ha, Julka. Nie no, spokojnie. No i co, pod usia też dostaliśmy. Tutaj mam jeszcze kartkę z biletem, bo ci panowie często chodzą i proszą o ten bilet. Na przykład teraz jak byłam u Julki, to jeden pan do mnie poszedł i poprosił o bilet. W sensie mam wrażenie, że tutaj bardzo pilnują. Wydaje mi się, że ta ochrona tutaj jest całkiem dobra. No w sensie, no tak jak mówię, wyszłam na chwilę z tego mojego pokoiku do Julki i od razu mi sprawdzali bilet, gdzie mam ten swój pokoik, więc... Pokoik, to jest za dużo powiedziane, chyba łóżko po prostu. A i tutaj mam jeszcze tą moją dużą torebkę i ją przywiązałam tutaj w metalowych poręczy, żeby nikt mi jej też nie świsnął na wszelki wypadek. A ona zajmowała zbyt dużo miejsca, żeby była tu na łóżku i po prostu nawet nie mogła się położyć, jakby ona tutaj leżała. A na samym dole, tutaj dokładnie, jest mój plecak. Także tak wygląda moja cozy strefa. Jakbym wiedziała, to jeszcze bym tutaj, wiecie, jakieś lampeczki poprzywieszała. Girlandy może, jakieś koce. Myśmy tutaj zrobili bazę jak za dzieciaka. To zawsze było super. A jeszcze wam nie pokazałam najważniejszego. Tutaj proszę bardzo,
jedzonko do testowania, możemy w ogóle sobie to stestować. Akurat jak mi tutaj ładnie te płatki na oczy tutaj się, wiecie, wytwarzają, to bardzo polecała Julka. Sprawdźmy, czy faktycznie jest takie dobre. Ja próbowałam winogronowego właśnie od niej, a tutaj mamy litchi. O Jezus, to jest mega dobre, ale strasznie słodkie. Ma takie żelki w środku jakby, ale naprawdę bardzo dobre. Nie pamiętam szczerze mówiąc, ile to kosztowało, ale każda z tych rzeczy wydaje mi się, że na pewno mniej niż 3 zł. Teraz testujmy takie ciasteczka. One były przy kasie, po prostu zachęciły mnie swoim kolorem. Kto by się spodziewał? Mają różowe nadzienia, a na zewnątrz wafelek, testujmy. Ale dziwne, ale dobre. Mega sztuczne, ale dobre. Całkiem git. No, spoko są. To one chyba nie kosztowały nawet złotówki całej. Ostatnia rzecz. Przepyszne. Mega mocno winogronowe i gazowane, ale naprawdę bardzo dobre. Zdrówko. Poszłam spać. Udało mi się przespać 3 godziny i o dziwo bardzo dobrze mi się spało. Na spokojnie mogłabym przespać tą podróż już do końca, ale obudził mnie budzik o 6:00, co oznaczało wschód słońca. Że ludzie się totalnie też rozładował telefon i musiał ładować. Laptopa, przynajmniej on ma jakąkolwiek moc, wszystko mi poszło. iPad, telefon, aparat. No przerąbane. Gdyby nie Michał i jego powerbank, to ja bym była już z rozładowanym telefonem. Bo jak zasypiałam, to już miałam zero, więc... On tutaj składa, zobaczcie. Tu jest to moja główna łóżeczka. Miejsce. Jesteśmy w Chiang Mai, zaraz lecimy do hotelu. Tak podsumowując, to w sumie podróż minęła mi całkiem przyjemnie. Na samym początku byłam lekko przerażona. Bo Jelena nie umyła rąk. Bo ja myłam już wcześniej, bo to przekminiłam. Kto umył zęby? Zrobił pielęgnację poranną. Ja umyłam zęby, zrobiłam pielęgnację poranną, a wy? Ja nie muszę. Brudasy. W sumie na początku byłam trochę załamana tym, w jakim stanie był ten pociąg, ale w sumie finalnie oceniam tę podróż na całkiem ciekawą. Myślę, że to jest w sumie ciekawe doświadczenie. Na pewno byśmy nie przeżyli tego całego experience w samolocie, tak jak przeżyliśmy to tutaj. Myślę, że było warto mimo wszystko. Jesteśmy już pod hotelem. Trochę inny vibe niż w Bangkoku. Jezus, jakiś basen. Co zabieramy siłka to jest. W tym hotelu też mamy śniadanka. Nawet czuć jak pachnie. I w sumie nawet ładny zapach. Więc to może oznaczać, że będzie dobre jedzenie. Miejmy nadzieję. Też mają oferty różnych wycieczek, jedzonka, że można sobie ogarnąć. I nawet widzę, że całkiem fajne ceny, więc na pewno będziemy obczajać. Na starcie dostaliśmy pićko. Okej. Testowanko. Ciekawe, ale dobre w sumie. Mega słodka pani przeprowadziła nas właśnie na basen i teraz czekamy na akceptację rezerwacji. Jesteśmy tutaj o godzinie 9:28, a normalnie pokój byśmy mieli od 13, 14 jakoś tak. A powiedzieli nam, że za około 40 minut będzie już gotowy, także fajnie. Zobaczcie, jaki kotek. Są tu jakieś kociary, tylko nie wiem, do czego on jest przywiązany. No śliczny jesteś, koteczku. I tutaj mamy taki basenik, proszę bardzo, fajnie. Leżaczki, dostaliśmy jeszcze piśko, to jest jakaś taka mini siłka. Tak powiem wam, że klimatycznie i tak bardzo pasuje mi do tego miejsca, przynajmniej z tego, co widziałam przez okno, jak jechaliśmy pociągiem. Pani nas tutaj już prowadzi, boże, jakie strome schody. Oh, thank you. Careful the floor, the floor is wet. Okej. Ładnie. Tutaj mamy takie wielkie łóżko, jeszcze takie mniejsze. Fajnie w takim klimacie, mi się trochę to kojarzy z takim Bali. Słodko, fajnie. Mi naprawdę to daje mega balijski vibe. Jakaś miseczka, woda dla każdego. No nie ma alkoholi, nie ma asortymentu, no ale dobrze. Co to jest? Okej, ej, mamy przedłużacze i żelazko. Fajnie, będziemy mogli zrobić pranie.
działa. Było ciężko, było ciężko. Przedrałaś rękę! Nie, o ja. Teraz proszę bardzo, łazieneczka. Ej, w sumie sporawa. Mamy ręczniczki, jak oni w ogóle uważane. Waleczka. Ja, siemano. Klapki nawet mamy kogoś. Super. I prysznic. Także uważam, że bardzo cool pokoik, mega przytulny. Ale super! Ale chujowo. Nieważne, pa widzowie, pa. Tu jeszcze jak się wychodzi, mamy balkonik. Tak wygląda. Jezus, no pięknie tu jest, mega mi się podoba. Super klimatyczne miejsce. Zobaczymy jak będzie dalej, bo na razie widzieliśmy tylko stację pociągową i nasz hotel. Ale jutro już mamy fajny plan na wycieczki, bo ten hotel też ma swoje oferty. Właśnie wycieczki można sobie u nich wykupić. Mają całkiem fajne ceny, więc myślę, że właśnie będę chciała wziąć. Ale to może, może wam już pokażę jutro. Nie wiem, czy to zobaczycie na dzisiejszym vlogu. A w kolejnym będzie, no wycieczki. Ja coś czuję, że ja się zakocham w tym miejscu. Panie tam mają śniadanko i mega smacznie wygląda, już nawet patrzyliśmy. I wydaje mi się, że chyba to był strzał w dziesiątkę, że my wzięliśmy ten hotel ze śniadaniami, bo naprawdę wyglądają bardzo smacznie. Jak czytaliśmy opinię, to właśnie tutaj w okolicy nie ma za bardzo takich miejsc stricte śniadaniowych, tyle byśmy tylko wstawali na te śniadania, bo to może być największy problem.